No hej wam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Grzechu 40 i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka dotyczącego intrygujących premier growych, które zbliżają się do nas wielkimi krokami, a być może wam dotąd umknęły. I fakt, wiele ostatnio mówi o strzelankach, ale dzisiaj znów chciałbym wam poopowiadać o jednej z nich. Wiecie, po prostu wiele ciekawych strzelanin jest w produkcji, nic na to nie poradzę, zatem skupimy się na tytule, który jest czymś bardzo niepewnym, potwornie klimatycznym i zarazem wzbudzającym spore zainteresowanie, bo wasze komentarze z prośbą o nagranie materiału na ten temat czytam już chyba od połowy roku, w każdym razie tak mi się wydaje, zatem zaczynajmy. Ill, czyli choroba, jest pierwszoosobowym horrorem w stylu apokalipsy zombie, którego data premiery zapowiadana jest na bliżej nieokreślony rok 2021. Pozwólcie, że najpierw pozbieram do kupy wszystkie informacje prasowe na temat, a potem wypowiem się subiektywnie, co o tym wszystkim myślę, bo moja konkluzja nie jest dosyć typowa w tym zakresie. Grę zapowiedziało niewielkie, z tego co pamiętam, rosyjskie studio Cloud Games i podobnie jak w przypadku Scorn, tak i tu na początku prezentowano jedynie zajawkę, aby zebrać kapitał na cały projekt. I jedno im trzeba przyznać, pokazali coś bardzo mrocznego, ohydnego i nie dającego żadnych kompromisów. Na pierwszy rzut oka widać, że gra była czymś wyjątkowym. Postacie na niej zaprezentowane jawią się dziwacznie i nietypowo, zupełnie jakby ludzie, na których patrzymy, nie byli ludźmi, a jedynie ludzkimi kukłami. Kukłami, które zostały wypchane przez jakąś tajemniczą, nieprzyjazną siłę. Skóra z nich schodzi, jakby nie pasowała do mięsa wewnątrz. Twarze są opuchnięte i nieprzyjemne, makabrycznie zdeformowane, jakby trawiła jakaś okropna choroba. No, powiem, że dawno nie widziałem tak horrorowej wizji horroru. Może to brzmi głupio, ale tak w istocie jest. Zazwyczaj w grach, gdy twórcy realizują jakiegoś potwora, to jest to po prostu zwykły potwór, ale tutaj, patrząc na tych wrogów, naprawdę dreszcze przechodzą mnie po plecach, bo widać, że z nimi coś jest po prostu nie w porządku. Widać, że są tacy wręcz nieprzyjemni w tym wyglądzie zewnętrznym. Twórcy zapowiedzieli, że celować w swoim założeniu będą w coś na pograniczu Residenta Evila oraz The Thing, co mnie osobiście bardzo cieszy, tym bardziej to drugie porównanie. To znaczy, z pierwszego tytułu wezmą rzekomo wizję opuszczonej, zniszczonej rezydencji, po której będziemy się przekradać, z drugiego natomiast wezmą deformujące i mutujące z czasem ciała, bowiem w Ill wszystkie żywe organizmy trawić będzie jeden okropny wirus, który powodować będzie najróżniejsze możliwe wynaturzenia progresujące wręcz na naszych oczach. Bardzo mi się to podoba, dodam jednak, że w The Thing, mowa tutaj o grze, The Thing było to jeszcze lepiej rozwiązane, bowiem zmutować mógł każdy, a my przechodziliśmy grę z całą ekipą pobratymców u boku. Oni podejrzewali, że to my jesteśmy obcym, my, że to oni mogą się nim okazać. Nikt nie był pewien, czy za chwilę ktoś nie wbije mu noża w plecy. Efekt był taki, że tytuł polegał na paskach zaufania i spokoju psychicznego, które jeśli zabrnęły zbyt wysoko, zbyt daleko, to każdy każdego potem próbował wystrzelać. Ale wracając do Ill, studio Cloud uważa, że tworzy coś ponadczasowego i unikalnego zarazem, unikalnego w skali ogólnoświatowej. Programiści bowiem zarzekają się, że planują wprowadzić do swojego tworu najlepszą fizykę ciała, jaka dotąd istniała w historii gier. Nie udało mi się odnaleźć informacji, czy to będzie jakiś autorski silnik fizyczny, ale faktycznie patrząc na trailery to widać. Postacie poruszają się bardzo realistycznie, tak mięsnie, syto, a po trafieniu padają, jakby były prawdziwe. Na materiałach widać m.in. jak jeden z potworów po trafieniu w brzuch traci równowagę i pada jak kłoda na ścianę, po czym roztrzaskuje sobie o nią głowę na oczach gracza. A na innym ujęciu z kolei możemy zauważyć, jak protagonista strzela w rękę przeciwnika, a kula, trafiając prosto w kość, łamie ją w połowie, przez co ręka zaczyna dyndać, trzymając się jedynie na strzępach skóry. Wszystko oczywiście przy akompaniamencie fontanny posoki.
Powiem szczerze, to także zrobiło na mnie wrażenie, bo podobnych rzeczy w grach po prostu nie widywałem. Dzieje się tak, bowiem horror rzekomo ma zawierać dane dotyczące spoistości wnętrzności, a w tym także wewnętrzny układ kostny przypisany do każdego organizmu żywego. Jest to dosyć istotne, bowiem jedno będzie podczas gameplayu oddziaływało z drugim. Bezpośrednio podczas samych mutacji, dając w efekcie dosyć losowe kształty, bo nie wiem, czy wspomniałem, mutacje ciał w grze nie mają być, tak jak to było realizowane od wieków w grach, predefiniowaną animacją, zaprojektowaną z góry. Nie, silnik fizyczny za każdym razem ma je obliczać na bieżąco. Przez to przeciwnik za każdym razem będzie wyglądał nieco inaczej, bo no wiecie, tu mu wyjdzie kość, tam mu wyjdzie jakaś wypukłość z mięsa i tym podobne. Słowem, powstanie coś w stylu takiego Dead Space, ale lepszego, bo bardziej nieprzewidywalnego. Szykujmy się na turpizm, okrutność i sceny gore. Zresztą przytaczając owe trzy słowa, cytuję twórców w skali 1:1. To oni to oznajmili. Co jeszcze wiadomo o grze? Ano to, że deweloper uznał, iż fabuła ma być klarowna i zrozumiała, żeby nie powiedzieć dosyć prosta, co mnie akurat razi, bo osobiście lubię otwarte zakończenia nakłaniające do kontemplacji i niejasne wizje twórcze rodem z Darkwooda, o których możemy dywagować nawet parę lat po zakończeniu gry. O co tam w ogóle chodziło? Jak to dokładnie wyglądało, dlaczego tak, a nie inaczej. W tytule, jakim jest Ill z kolei, bohater na skutek wypadku samochodowego budzi się w ohydnej, spleśniałej rzeczywistości, otoczony pseudo-zombie i musi walczyć o przetrwanie. No to wiecie, podobna fabuła była w Resident Evil 7, podobna fabuła była w The Walking Dead. No nie jest to coś odkrywczego, jest to bardziej, określiłbym, pastisz, no i twórcom ociupinkę zabrakło polotu. Mimo wszystko niedostatki w fabule ma rekompensować koncepcja twórcza zaprojektowana przez Olega Wdowenko. Zapowiedziano, że w produkcie pojawią się bossowie, że bronie będą miały zaawansowaną fizykę użycia, grafika będzie realizowana na silniku Unreal Engine 4, środowisko będzie interaktywne, no i rzecz jasna, będziemy mieli bardzo realistyczne przedstawienie rozczłonkowywania ciał. Co szczerze mówiąc mnie trochę dziwi, bowiem przy tych wszystkich animacjach i fizykach trailer pokazał, że w grze nie ma takowej odpowiadającej za zbieranie amunicji. Po prostu kliknęliśmy na pociski leżące na szafce czy na jakiejś półce, a one z automatu zniknęły. No słabo. Mimo wszystko, patrząc na ów tytuł, przypominają mi się dwie rzeczy. Po pierwsze, jak wielkie wrażenie robiły na mnie pierwsze Quake'i z lat 90., gdy po raz pierwszy w życiu mogłem, że tak pozwolę sobie użyć obrazowego określenia, rozdyźdać wroga na papkę. Tutaj prawdopodobnie po 24 latach tworzenia gier znowu zobaczę coś innowacyjnego w tym zakresie, co być może znowu mnie pozamiata. Po drugie, no niestety, ale ja chcę następcę The Thing z roku 2002. No marzy mi się. Tyle informacji na dobry start. A teraz pozwólcie, że powiem wam, co ja o tym wszystkim myślę. Szczerze i bez ogródek. Wiecie co? Myślę, że to jest totalna ściema, że ktoś próbuje nas wyruchać i to bez mydła, wcale się w owym działaniu nie krępując. Oczywiście mogę się mylić, może za pół roku okaże się, że gra wyjdzie i wszystkich pozamiata, ale oceniając dotychczasowe informacje prasowe, powiedziałbym, że to jest po prostu fake. Czemu? Już wyjaśniam. Po pierwsze, studio Cloud Games nie ma bogatej historii tworzenia gier i jest malutkim tworem, a jedyne co do tej pory kreowało, to gry mobilne. Po drugie, słynny Oleg Wdowenko jest słynny z robienia klimatycznych animacji, nie gier komputerowych. Po trzecie, tytuł rzekomo ma wyjść już w roku 2021, a informacje na jego temat można spokojnie policzyć na palcach jednej ręki. To, co wam przedłożyłem na tym materiale, to nie jest jakieś lakoniczne przedstawienie z mojej strony, bo mnie się nie chciało szukać danych odnośnie owego tytułu. To jest po prostu wszystko, czym dysponujemy na dzień dzisiejszy. Po czwarte, jak dotąd pokazano, zaledwie kilka krótkich animacji i filmików, nic ponadto. Po piąte, zazwyczaj przed premierą gry w necie można odnaleźć liczne grafiki z tytułu, jakieś arty twórców, koncepty, tapety, logo i tym podobne. Tym razem tak nie jest. Sprawdziłem.
Biblioteki Google'a milczą. Po szóste, sami twórcy dosyć niechętnie opowiadają o swoim dziecku, co wydaje się być podejrzane i niczym nieuzasadnione. Przecież powinni być chętni do dzielenia się informacjami ze światem. W ten sposób sobie budują przecież reklamę. Po siódme, źródłem największej ilości informacji na temat IL jest oficjalna strona twórców gry, do której o dziwo nie tak łatwo w ogóle dotrzeć, a z tego co czytałem na forach, wejście na nią jest odpłatne. Kto robi takie rzeczy i w jakim celu? No samo w sobie śmierdzi to kiszonym ogórem i to takim przekiśniętym. I to tak na 5 kilometrów, bym powiedział. Po ósme, owa strona jest niedopracowana, rzekomo pełna bugów, z tego co czytałem, ja na niej bezpośrednio nie byłem, ale takie informacje udało mi się uzyskać, a wejście w większość jej zakładek owocuje wyświetleniem napisu Error 404. Po dziewiąte, twórcy od początku swoich działań otwarci są na zewnętrzne finansowanie, dotacje, składki i tym podobne, a w przyszłości bardzo możliwe, że również na preordery. Sumując to wszystko, powiem, że wygląda to po prostu na oszustwo. Mnie się wydaje, być może się mylę, tutaj z tego wcale nie ukrywam, ale wydaje mi się, że twórcy wykreowali nie grę, a same animacje, które upublicznili w internecie, a teraz po prostu liczą na miliony od zainteresowanych, wspierających produkt. Jest zbyt mało danych o grze i brak jej profesjonalnej strony, to wszystko aż nadto wystarcza za dowód. No bo co? Z jednej strony panowie chcą stworzyć wielomilionowe dzieło, które zrewolucjonizuje świat gier, będzie czymś innowacyjnym, wyprzedzającym swoje czasy, a z drugiej nie potrafią, bądź nie mają gotówki na stronę internetową, aby to dzieło zareklamować? No trochę to dziwne. Przyznacie, prawda? Nawet jeśli to nie jest tylko animacja, a realna gra, która kiedyś wyjdzie, to dalej nie wyklucza tutaj potężnego skoku na kasę. Przypominam wam historię polskiego Afterfall Insanity. Dziś pewnie pamiętane przez nielicznych, ale w roku 2011 na punkcie gry był niemały szum. No i ogromny hype, bowiem polskie studio zareklamowało nieprawdopodobny ponadczasowy tytuł nawiązujący klimatem do Dead Space i Falloutów. No ale co ciekawe, rozgrywający się właśnie na terenie Polski. No gracze oszaleli, chcieli coś takiego zobaczyć. Protagonista miał mieć zaimplementowaną unikalną mechanikę paniki oraz stresu. Głosów mieli użyczać słynni aktorzy pokroju Żebrowskiego, twórcy znali pieśni zachwytu nad lokacjami i super realistycznymi sesjami motion capture, w międzyczasie zbierając kasę na produkcję i dalszy rozwój oraz obwołując potężną przedsprzedaż. Z tego co pamiętam, oferowali mechanikę w stylu zapłać 70 zł przed premierą gry, a jeśli w ten sposób uzbiera się ponad 30 milionów złotych, to po premierze dostaniesz tytuł za darmo. A po premierze, no to wiadomo, on będzie kosztował znacznie więcej niż te początkowe 70 zł. Jak przystało na franczyzę klasy AAA. No i powiem szczerze, że sam, kiedy zobaczyłem pierwsze informacje o projekcie w roku 2011, ujrzałem pierwsze screeny, pierwsze animacje, no to się zainteresowałem. I sam miałem taki dzień, kiedy analizowałem zadotowanie owego projektu, ale całe szczęście, oceniając racjonalnie to, ile jest informacji o grze w mediach, szybko ostudziłem swoje zapędy, uznając, że to jest po prostu fake, to jest skok na kasę. Niestety wielu innych ludzi się na to nabrało i zainwestowali w to swoje realne pieniądze, a cała sytuacja była po prostu oszustwem. No, żeby nie było, gra ostatecznie wyszła, faktycznie ujrzała światło dzienne, tyle tylko, że przypominała sobą jakieś gnioty z koszy sklepowych w stylu wszystko za 5 zł. Dzisiaj patrząc na IL, jawi mi się analogiczna sytuacja. Zapowiedzi, które są niezwykłe, studio, które jest niedoświadczone, zbieranie kasy przedwcześnie i mało informacji o meritum, jak mówiłem, no taki skiśnięty ogór na 5 kilometrów mi się tutaj jawi. W każdym razie bym podejrzewał, że gdzieś on skitrany jest. Tyle ode mnie. Choć podkreślam, że mogę się mylić i szczerze mówiąc, widząc te trailery, właśnie pomyłki bym sobie życzył. Ja naprawdę chciałbym, aby ta gra ujrzała światło dzienne i była naprawdę fajna. Mimo wszystko sceptycznie do niej po prostu podchodzę.
Kropka. Jestem natomiast ciekaw waszego zdania, czy uważacie, że mam rację, a być może się mylę, piszcie w komentarzach. Ja osobiście uważam, że wszystkie tytuły dotowane oddolnie, jeśli mają się czym pochwalić, to się tym po prostu chwalą cały czas, bo im więcej pokażą ze swojego projektu przed autentyczną sprzedażą, tym większy będzie hype i wpłaty. No tak na logikę biorę, prawda? Jeśli wszystko jest owiane tajemnicą, a do tej pory widzieliśmy tylko 2-3 filmiki, to w owej mgle z automatu wyczuwalna jest ta delikatna, subtelna nuta przekiśniętego ogurasa, który gdzieś tam na ziemi się czai. Na razie ode mnie to tyle, piszcie co o tym wszystkim myślicie i widzimy się w przyszłości na kolejnych podobnych i innych materiałach. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce, jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o Patronite. Kto wie, może kiedyś naprawdę zdarzy się coś takiego, że za składki z Patronite'a zakupię i ogram na kanale IL, który pozamiata cały świat. Tego bym sobie i wam życzył. Pragniemy zaznaczyć, że materiał ma formę prześmiewczą. Podczas jego kręcenia nie ucierpiał żaden ogór czy też inny ziemniak. Twórcy powyższego kanału obdarzają owe rośliny szacunkiem i jak uważają, ogórki kiszone są bardzo pyszną oraz zdrową przekąską.